Dzień dobry Państwu. W tej części szkolenia postaram się przybliżyć zasady bezpieczeństwa, które trzeba przestrzegać podczas pracy z robotem Astorino. Przedstawię Państwu, co należy przygotować przed jego uruchomieniem. Następnie uruchomię robota, omówię możliwości, jakie dostarcza oprogramowanie z poziomu, którego go programujemy, a na sam koniec zaprezentuję, w jaki sposób bezpiecznie wyłączyć ramię po zakończonej pracy. Serdecznie zapraszam. Robot edukacyjny Astorino jest skonstruowany jak sześcioosiowe roboty przemysłowe i jest w taki sam sposób programowany. W związku z tym wymaga zastosowania pewnych zasad bezpieczeństwa przed każdym uruchomieniem robota i po jego zatrzymaniu. Co istotne, Astorino używane do celów badawczych nie podlega dyrektywie maszynowej, jednakże nie zwalnia to użytkownika przed przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Należy pamiętać, aby przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją obsługi i poinformować osoby przebywające w pobliżu o obowiązujących zasadach. Podstawowa wersja robota i stanowiska edukacyjne wyposażone są w przycisk awaryjnego zatrzymania, który w sytuacji niekontrolowanej umożliwia natychmiastowe zatrzymanie pracy robota. Robot może zostać wyposażony w szereg opcji dodatkowych. Podczas pracy z zastosowaniem dodatkowego osprzętu, takiego jak system wizyjny, podajnik kostek, czujnik optyczny czy tor jezdny, w aplikacjach analogicznych do przemysłowych musi podlegać każdorazowej ocenie ryzyka i musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste. Aplikacje edukacyjne generalnie nie wymagają dodatkowych elementów bezpieczeństwa, natomiast ważne jest, że w sytuacji, kiedy wykorzystujemy wspomniany podajnik kostek czy chwytak podciśnieniowy, należy operować ciśnieniem roboczym nie większym niż 4 bary, aby ograniczyć siłę siłowników. Sterownik robota zawiera zasilacz 24V, który wymaga napięcia sieciowego. Wyłącznie wykwalifikowany personel może podłączyć zasilacz do sieci i następnie go uruchomić. W sytuacji, kiedy wykonywane są prace w podstawie robota, należy pamiętać o odłączeniu go od zasilania. Tyczy się to także sytuacji, kiedy instalujemy bądź usuwamy moduły lub złącza wtykowe i odłączeniowe, takie jak przycisk awaryjnego zatrzymania czy złącza silników. Istotne jest również przechowywanie robota. Powinien on mieć swoje miejsce w suchym i czystym środowisku, aby utrzymać pierwotne parametry. W tej części opowiem, jaki sprzęt i narzędzia będą potrzebne, aby uruchomić robota Astorino. Rzecz jasna, niezbędny będzie robot. Komputer z systemem Windows do instalacji oprogramowania, z poziomu którego programujemy robota, plik instalacyjny oprogramowanie, który jest dostarczany w zestawie z robotem na pendrive'ie, kabel USB do podłączenia robota z komputerem, płyta montażowa i klucze imbusowe w celu przykręcenia robota do podłoża. Instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa, przycisk awaryjnego zatrzymania e-stop i zasilacz 24V. W ramach tego szkolenia uruchomię robota Astorino przy wykorzystaniu oprogramowania Astorino. Dostępne jest także oprogramowanie Astorino IDE, które dostarcza więcej funkcjonalności oraz pozwala m.in. na pracę nad projektami. Są one zapisywane na komputerze użytkownika. Jednakże obowiązujące zasady są bliźniacze dla obydwu programów i skupimy się wyłącznie na jednym z nich. Po uruchomieniu robota i podłączeniu go za pośrednictwem kabla USB do komputera należy uruchomić oprogramowanie Astorino. Na ekranie wyświetli się startowe okno programu. W polu Connection port COM, do którego podłączony jest robot, powinien pojawić się na liście rozwijanej. Następnie należy kliknąć przycisk Connection. W tym momencie rozpoczynamy procedurę uruchomienia. W pierwszej kolejności należy wcisnąć podświetlający się na czerwono przycisk Reset. Następnie włączamy silniki poprzez wciśnięcie przycisku Motor On, który powinien się wyszarzyć. Po wykonaniu tych czynności w polu Control należy wcisnąć podświetlający się na żółto przycisk zerowania, aby rozpocząć procedurę zerowania. Ważne jest to, aby upewnić się, że robot ma wystarczająco dużo miejsca i w nic nie uderzy. Po zakończeniu zerowania robot Astorino ułoży się w pozycji 0 stopni na każdej z poszczególnych osi. W obszarze Status powinno zaznaczyć się pole Ready. Na tym etapie zakończyła się procedura uruchomienia i tym samym robot jest gotowy do programowania. W tym segmencie chciałbym przedstawić możliwości, jakie daje oprogramowanie dedykowane robotowi Astorino. Na ekranie ukazującym się po jego uruchomieniu widoczny jest podział na pola, które zawierają określone funkcjonalności. W górnej części okna zlokalizowany jest obszar Status. Wyświetlane są tu podstawowe informacje. Pola zaznaczane są w przypadku wystąpienia poszczególnych sytuacji. Connected, gdy robot jest podłączony do oprogramowania Astorino. Error, jeśli wystąpi błąd. Ready, jeśli nie ma zatrzymania awaryjnego i nie występują żadne błędy, a silniki są gotowe i zerowanie zostało zakończone pomyślnie. Motors on, gdy sterowniki silników są aktywne. Emergency stop, wyłącznik awaryjny jest wciśnięty i aktywny. Safety fence, zatrzymanie ogrodzenia ochronnego jest aktywne. Cycle, gdy sekwencja programu jest aktywna. Hold, kiedy robot został zatrzymany,
oraz położenie robota w pozycji domowej. Pierwsza karta posiada wyszczególnione pola, w których zlokalizowane są określone funkcjonalności. Motors, mamy tu informacje o stanie silników oraz możliwość kontroli nad silnikami. Aktywowanie sterowników silników jest możliwe tylko wtedy, gdy nie występuje błąd. Control, w tym obszarze zlokalizowane są przyciski, za pośrednictwem których mamy możliwość sterowania trybem pracy między Repeat a Teach, zatrzymanie robota, reset błędów, przejście do pozycji początkowej, jak i zerowanie. Robot Type, w tym obszarze zawarta jest informacja o wersji oprogramowania sprzętowego robota i numer seryjny. Connection, z poziomu tego pola mamy możliwość połączenia i konfigurację interfejsu, a także ustanowienie połączenia lub rozłączenie. W prawej dolnej części okna dostępna jest lista rozwijana, z której możemy wybrać jeden z czterech dostępnych języków: angielski, polski, francuski bądź japoński. Przechodzimy do karty Jog. Tutaj również mamy wyszczególnione pola, takie jak Jogging, z poziomu którego mamy wybór trybu ruchu, Base, współrzędne bazowe, Tool, współrzędne narzędzia, Joint, tryb jednoosiowy lub Conf, czyli synchroniczny w połączeniu z opcjonalnym enkoderem zewnętrznym, np. przenośnikiem, oraz prędkości, poziomy od 1 do 5. Poniżej dostępny jest panel, który umożliwia poruszanie ramieniem robota w przestrzeni kartezjańskiej bądź poszczególnymi osiami, ich pozycją oraz orientacją. Current Position. Tutaj mamy możliwość wyboru narzędzia, wyświetlanie kątów oraz aktualną pozycję robota. Podczas obliczania ruchu robot wykorzystuje kąty Eulera OAT do obliczania ścieżki i pozycji robota. Dla ułatwienia nauczania używany jest Roll Pitch Youth, ponieważ jest bardziej intuicyjny dla użytkownika, a następnie automatycznie konwertowany przez robota do pozycji OAT. Ponadto, po kliknięciu ikony w prawym górnym rogu pola, ukaże nam się wizualizacja ruchu ramienia. Jeśli załączymy tryb Dry Run, jego praca będzie odbywała się bez fizycznego ruchu. Ten przycisk służy do pokazania dozwolonej strefy pracy. Przycisk obok ukazuje model 3D standardowego chwytaka, w który może zostać wyposażony robot edukacyjny Astorino. Obszar Step Teach umożliwia nam ustawienie kroku. Deklarujemy odległość kroku, czyli wartość w milimetrach lub w stopniach, oraz prędkość kroku w procentach lub w milimetrach na sekundę. JT7 Jog umożliwia nam przesunięcie osią liniową JT7, jeśli takowa jest dostępna. Teach Point. Tutaj wybieramy punkt, który chcemy przyuczyć lub do którego chcemy się przemieścić. Klikając przycisk Teach, zapisujemy aktualną pozycję w ramieniu robota. Execute Motion Command daje nam funkcjonalność przemieszczania do zaznaczonego punktu z sekcji Teach Points. Z listy rozwijanej Command mamy do wyboru ruch liniowy, złączowy, Jump, który jest szerzej opisany w instrukcji obsługi, LUP Pro oraz JUP Pro. W obszarze Control są zduplikowane funkcjonalności z karty Sterowanie, kolejno włączenie lub wyłączenie silnika, przemieszczenie się do pozycji domowej, wstrzymanie pracy, reset błędów, zerowanie oraz przełączenie się między trybem Repeat a Teach. Przechodzimy do karty Home Tool. W obszarze Home mamy do dyspozycji przycisk Set Home, służący do zapisywania aktualnej pozycji robota jako pozycji domowej, pole wyboru Manual, po zaznaczeniu którego możemy ręcznie wprowadzić dane pozycji Home. Następnie po kliknięciu Set Home dane zapisywane są do pamięci robota. W obszarze Tool różne narzędzia, takie jak chwytaki, końcówki lub inne, można wywołać i sparametryzować za pomocą menu rozwijanego narzędzia. Możemy wprowadzić dane powiązane z konkretnym narzędziem. Zasady ich wprowadzania zostały szczegółowo opisane w instrukcji obsługi. Po kliknięciu przycisku Upload Tool wprowadzone dane zostaną zaktualizowane do pamięci robota. Obszar Wizard to sekcja umożliwiająca użytkownikowi obliczenie punktu TCP, czyli Tool Center Point, metodą czteropunktową lub sześciopunktową. Metoda czteropunktowa pozwala na obliczenie wartości X, Y, Z danych narzędzia, zaś metoda sześciopunktowa pozwala obliczyć wartości X, Y, Z i RX, RY, RZ danych narzędzia. Obszar Power of Position zawiera informacje o bezpiecznej pozycji wyłączenia. Przycisk Save służy do zapisania ręcznie wprowadzonej pozycji. Current służy do zapisania aktualnej pozycji oraz Default resetuje wartości do ustawień fabrycznych. Obszar Zeroing Order zawiera informacje o kolejności zerowania osi. Ta sekcja pozwala użytkownikowi ustawić sekwencję zerowania dla wszystkich osi. Wybieramy krok 1-7 dla wszystkich osi. Tutaj warto wiedzieć, że wiele osi może być zerowanych w tym samym kroku. Następnie wybieramy, czy oś powinna lub nie powinna znajdować się w pozycji 0 po zakończeniu procesu. Przycisk Default ustawia kolejność zerowania na domyślną.
Przycisk Manual aktywuje sekcję ustawień ręcznych oraz przycisk Save służy do zapisania ręcznie wprowadzonej pozycji. Przechodzimy do karty Points. W tej zakładce wszystkie punkty zapisane w oprogramowaniu są wyświetlane w formie tabelarycznej. Można wyświetlić wszystkie punkty Trans lub Joint. Punkty od 0 do 99 są oznaczone jako PX, np. P0 lub P10. Punkty od 100 do 255 są punktami użytkownika i mają nazwę określoną przez użytkownika. Z listy rozwijanej można wybrać kierunek, w którym mają być ładowane lub zapisywane dane punktu. Możemy wybrać podłączony komputer lub sterownik robota. Przycisk Load ładuje dane z pamięci robota lub z plików znajdujących się na komputerze do sterownika robota Astorino. Za pomocą przycisku Zapisz dane w pamięci robota lub w pliku na komputerze są zapisywane. Przycisk Usuń usuwa wybrane elementy z oprogramowania Astorino i z pamięci robota. W karcie Moving Area można zdefiniować dozwolony obszar roboczy robota Astorino. Robot Astorino ma możliwość zdefiniowania obszaru roboczego, w przestrzeni którego robot ma się poruszać. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika oraz zapobiegnięcie ewentualnej kolizji robota z obiektem znajdującym się w jego przestrzeni roboczej. Za pomocą dwóch przycisków, P1 i P2, tworzona jest wirtualna prostokątna objętość, która określa obszar, w którym robot może się poruszać i którego nie może opuścić. Punkt P1 pokazuje minimalne wartości, natomiast punkt P2 pokazuje maksymalne wartości. Za pomocą GetCurrent bieżąca pozycja robota jest rejestrowana i przechowywana w wybranym wierszu tabeli pozycji. Strefę można również zdefiniować ręcznie i wprowadzić wartości. Za pomocą Save dane są przenoszone do pamięci robota. Przycisk Default resetuje wartości do ustawień fabrycznych. W karcie Program możemy zaprogramować robota w uproszczonej wersji języka Kawasaki AS. W tej części znajduje się okno programu, który możemy wybrać z listy rozwijanej. Oprogramowanie dostarcza nam szereg funkcjonalności, takich jak tworzenie nowego programu, wybranie programu z komputera lub załadowanie go na robota, zapisanie wybranego programu na komputerze, drukowanie kodu programu, cofanie i ponawianie, powiększenie lub zmniejszenie zawartości okna programu, resetowanie powiększenia do ustawień fabrycznych, dalej wgranie programu do sterownika robota, pobieranie wybranego programu ze sterownika robota, ustawienie wybranego programu jako program startowy, usunięcie zaznaczonego programu, przełączenie trybu pracy między Teach ręczny a Repeat automatyczny, otworzenie okna wizualizacji oraz aktywacja trybu Dry Run. W dolnej części okna możemy uruchomić program, zatrzymać uruchomiony program, aktywować tryb pętli lub tryb pojedynczego kroku, zadać prędkość monitorowania, wyświetlić aktualnie aktywny tryb krokowy lub ciągły. Przycisk Next Step pozwala na przejście do kolejnych kroków w trybie krokowym. Możemy również ustawić i zmienić prędkość w trybie Teach. Karta System Settings, podobnie jak poprzednie, również podzielona jest na pola. Rozpoczynając od System Data, umożliwia nam on załadowanie wszystkich danych robota lub zainicjowanie pamięci robota. Pole Calibration przeznaczone jest dla funkcjonalności kalibracji ramienia robota, która wymagana jest tylko wtedy, gdy dane na karcie SD zostaną usunięte, karta zostanie uszkodzona lub robot zostanie zdemontowany. W dolnej części zaimplementowany został terminal, na którym możemy wpisywać polecenia, takie jak na przykład polecenia ruchu, ale także wyświetlają się w nim informacje z robota, dla przykładu wartości zmiennych. W oknie I/O można zobaczyć stan wejść sygnałów i włączyć bądź wyłączyć wyjścia, klikając odpowiednie pola wyboru. Wybranie pola Enable I/O Module powoduje aktywację modułu wejść-wyjść. Jeśli moduł I/O jest uszkodzony, to pole jest automatycznie odznaczone. Poniżej w przestrzeni Internal można sprawdzić lub wymusić status sygnałów wewnętrznych. W oknie Modbus można zobaczyć stan wejść Fieldbus i włączyć bądź wyłączyć wyjścia Fieldbus, klikając odpowiednie przyciski sprawdzenia. Jeśli wejście lub wyjście jest włączone, przycisk świeci się na żółto. W oknie Dedicated I/O ukazuje nam się widok i konfiguracja dedykowanych sygnałów robota. Sygnały mają ustaloną, określoną funkcję lub instrukcję. Dedykowane wejścia to specjalne sygnały wejściowe, takie jak reset lub cycle stop. Dedykowane wyjścia to specjalne sygnały wyjściowe, takie jak motor on i error. Wersja B robota wyposażona jest w akcelerometr do wykrywania kolizji. W tym oknie użytkownik może zmienić progi wykrywania kolizji. Pole wyboru 4G Mode umożliwia włączenie bądź wyłączenie progów wysokiego poziomu. Przycisk Save zapisuje progi do pamięci robota. W sytuacji, kiedy do robota zostanie podłączony opcjonalny przenośnik, można ustawić jego rozdzielczość i kierunek obrotu w oknie Conveyor. W tym obszarze można zmienić ustawienia komunikacji Ethernet.
Działanie portu Ethernet można ustawić na połączenie z oprogramowaniem Astorino, Modbus TCP bądź TCP/IP lub UDP. Przycisk Save zapisuje zmiany w pamięci kontrolera. Należy pamiętać, że po zapisaniu wymagane jest ponowne uruchomienie robota. W ostatniej podzakładce można zaktualizować oprogramowanie Astorino. Ta karta pokazuje aktualną wersję oprogramowania Astorino i kompatybilnego oprogramowania sprzętowego z aktualnym oprogramowaniem Astorino. Po zakończonej pracy z robotem należy bezpiecznie wyłączyć jego zasilanie. Robimy to poprzez przejście do zakładki Control, a następnie kliknięcie przycisku Motor Off. W tej sytuacji robot przemieści się do pozycji ustalonej w zakładce Home Tool i następnie wyłączy napędy. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały z serii szkoleń poświęconych robotowi edukacyjnemu Astorino.